Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Wczoraj sobie urządziliśmy sentymentalny spacer, więc dzisiaj odwiedzimy nowe miejsca, albo takie, w których nas dawno nie było. Słuchajcie, plan jest taki, żeby dzisiaj odwiedzić jeszcze Malbork i Grudziądz, także myślę, że mega fajne miejsca, przynajmniej z polecenia to wiemy. I zapowiada się piękny, przepiękny dzień, taka pogoda. Przed Państwem najokazalszy zamek rycerski w całej Polsce. Proszę bardzo, to jest Malbork. Pięknie się prezentuje, ogromne, potężne mury. Idziemy go zwiedzać. Ale piękne, widoczki piękne. Kajakiem sobie gościu pływa, mega fajna sprawa. Tutaj knajpka, a tutaj potężny zamek. Wow, coś pięknego. Pospacerowaliśmy, myślę, że czas zacząć alternatywny przewodnik po kolejnym miejscu. Dzień dobry, witam wszystkich na wycieczce po Zamku Krzyżackim Malbork. Tutaj mamy drugą atrakcję zaraz po straganach z pamiątkami. Jest to tutaj tor do grania w Quidditcha. Proszę bardzo, jeżeli ktoś nie wie, co to Quidditch, to... To jest Mugolem. No to jest Mugolem i w ogóle nie wiem, dlaczego nie wiesz. A proszę bardzo, tutaj latali sobie Krzyżacy, tak? No i mieli, gonili złoty znicz. Tak było. No, wiecie, tak właśnie to wyglądało. Bo sprawa wygląda tak, że w średniu wieczu tutaj jeszcze magia istniała. Teraz zanikła, bo technika ją wyparła, ale kiedyś magia istniała i oni mogli tak latać i grać właśnie w Quidditcha. Ale jest malowniczo, bardzo ładnie, naprawdę. Na razie sobie spacerujemy wokoło. Zobaczyliśmy mapkę miejsc, które musimy odwiedzić, najlepiej na motocyklu. Tak jest. Ale to jest tylko tutaj... Okolice. Pomorskie. Aha, ale jest też Grudziądz. No tak, dzisiaj jedziemy. Ale zobacz, już na samym dole mapy, prawda? Mhm. Pan przewodnik na razie mnie oprowadza po najlepszych straganach. No powiem szczerze, tak. Największą atrakcją na każdej wycieczce nie jest atrakcja ta główna, tylko McDonald's. I McDonald's w drodze powrotnej. To wszystko przed nami. A na razie tutaj obowiązki, obowiązkowy Zzywają. Punkt. Tak. Drodzy Państwo, a tutaj widać, jaki zmysł strategiczny mają Krzyżacy. Wiecie dlaczego? Proszę zobaczyć. To nie jest zwykła fosa. To jest fosa z trawy, słuchajcie. To nie jest fosa z wody. Ty wiesz, ponieważ dla właśnie takich rycerzy, którzy się boją na przykład robaków albo kleszczy, to jest mega przeszkoda nie do przejścia. I tutaj, słuchajcie, nie trzeba wlewać wody, tylko po prostu nikt taki rozsądny, tak? Tylko głupi wychodzą po trawie takiej. Ja bym wysokiej, tu leżała na kocyku, żeby nie? Kleszcze dostać. Także oblężenie się nie uda, a obrońcy
no zwyciężają. Ja bym tutaj oblężenie trawnika zrobiła. Dlatego ten zamek był taki niezdobyty, ponieważ wszyscy bali się właśnie kleszczy tutaj w trawie. Drodzy Państwo, i tu kolejny dowód na to, że tutaj kosmiczne właśnie mecze Quidditcha były odbywane. Proszę bardzo, zobaczcie. Tutaj są jeszcze jopy w murze po tym, jak właśnie Harry Potter albo ten, jak się nazywa ten blondyn, Malfoy, walnął o ten mur. No, no zobacz, kto tak wysoko by walnął o ten mur? Widzisz te, widzisz no, tak, te dziury? Tylko ktoś na metę. Chodzi mi o tą dziurę. No tak. No. O tą. O tą. O tą. No, to właśnie tam Malfoy na jednym meczu walnął. Tutaj pani nam trochę się wtrąca i wymyśla jakieś niestworzone historie. Ja nie wiem. Ale ściemnia. Pani ma swoją wycieczkę. Ja mam może mniej popularną. Ja myślę, że więcej osób myślę, jest na naszej wycieczce. Fajną. Teraz nastąpił taki nerwowy moment wycieczki, kiedy to wszyscy poszukują panicznie toalety, ale ja nie wiem, czy na takim zamku to wiesz, znajdziesz taką, jaką, jakiej znaczy, oczekujesz. Są latryny, tak? Nie wiem, czy znajdę, no może to być takiego, wiesz, w klasie takiego średniego, to i to ja z parku po imprezie masowej. Ja myślę, że w razie czego żołnierze nas pokierują. O, chociaż nie, ja się boję żołnierze. Zapytać. Wszyscy. Rycerze chyba. Żołnierze to dopiero trochę później, no byli to żołnierze w sumie. Nie, no w sumie jest to żołnierz. Żołnierze, tak? Malborka. Teraz zaprezentujemy, jak się ten film. I zawsze na zamkach czuć taki charakterystyczny zapach murów, takiej wilgoci, jak się kojarzy właśnie. To jest jeden z dwóch moich ulubionych zapachów. Spleśniały ser i spleśniały mury. Wilgotne. To jest właśnie to, co one szczerze lubią najbardziej. Porobiliśmy już trochę zdjęć, jest tak pięknie. Sam zamek robi ogromne wrażenie. Do tego jeszcze przepiękna pogoda. Zieleń wokół jest naprawdę rewelacyjnie. Zobaczcie, jaki tu jest przeogromny, to jest chyba witraż, chociaż nie, to jest tak, rzeźba za taką siateczką chyba. Ogromna. Ale największą atrakcją tego zamku jest rycerz, który próbuje się przedrzeć przez te trawy. Bawi niezmiennie. Rycerz z blokowiska. Nie poddawaj się, walcz! Ja biegnę. Dobra, ale ja biegnę. Ja pomogę. Ach, bo tu już nie ma ścieżki takiej. Ludzie, tutaj róbcie zdjęcia. Jego nagrywajcie. Cudownie. Porcja rozrywki zaliczona. Ja myślę, że jeszcze pora coś zjeść i wypić jakąś kawę może na miejscu. A tutaj pozostałości po murach. Dałeś radę. Wygrałeś tę walkę. Jeszcze musisz uratować księżniczkę. Taką księżniczkę? Co się cieszy z tego, że tak biegam? Nie ma szans. Dobra. W tych czasach księżniczki same sobie muszą radzić. A tutaj, drodzy Państwo, z pięknym widoczkiem szef krzyżaków sobie tutaj pił kawusie, herbatusie, różne inne zioła na balkonie, czasami wino wieczorami. No tak, ja to widzę właśnie. No. Wow, przy takim stoliku na tym balkonie, ekspres do kawy, stoliczki, tu byśmy siadali sobie, a wieczorem winko z blaskiem księżyca i gwiazdy. Tamtej wieży. A no dobra. Ale tu nie ma żartu, zobaczcie jaką drogę przebyliśmy po trawie. Ja tu mogłabym na boso, bo uwielbiam. Ja bym wolał tu w ogóle. Nie mogę się nadziwić, jaki ten zamek jest ogromny. Ale numer to jest teraz osiedle. Tamte bloki mają widok na zamek. Super. A z zamku mają widok na bloki? Kto ma lepiej? Po drugiej stronie muzeum i mnóstwo motocykli. To są fajne trasy w okolicy. Można by kiedyś wyskoczyć nasz motor nadal w naprawie, ale już może na koniec tego dnia go odbierzemy. Będzie śmigać. Teraz jedziemy gdzie? Do Grudziądza. Ja jeszcze muszę coś powiedzieć, bo zacytuję moją babcię, świętej pamięci Stefanie, i zawsze mówiła, że ułani z Grudziądza mają dupy z Mosiądza. I to musiałem zacytować. Myślałam, że jest... podsumujesz jakąś wizytę nie, na zamku. To jest bardzo ważny cytat mojego dzieciństwa. Ale faktycznie to jednak było ciekawsze. Co za widoki. Niesamowite. Ja się tak ciągnie. Cześć, i ciągnie, i ciągnie, co tam. Ta figura, spójrz na nią, spójrzcie na nią. Tak. 1340 rok. Co? No, to dawno temu. Co? Okej, czegoś mądrego, co jest faktem, się dowiedzieliście z tego filmu. Wystarczy. Powiem wam, że to jakiś spacer.
robi wrażenie. A ja muszę coś dodać jeszcze od siebie, bo nie byłem sobą. Słuchajcie, mam wrażenie, nie wiem czy też tak macie, że jak widzicie takie średniowieczne właśnie konstrukcje, jakieś takie bardzo z dawnych czasów, to macie wrażenie, że to wszystko współgra z naturą, że jest takie trochę zwierzęco-ludzkie, że jest to wszystko jakby połączone. A teraz ta nowa infrastruktura, architektura miasta to już jest takie całkowicie oderwanie się od natury i takie po prostu, no nie wiem, chaos. Tutaj czuję jakiś taki spokój, harmonię i naturalność. No, widziałam to. No dobra, no. Ale ja z daleka wolę patrzę. Ja widzę twoją harmonię, jak jesteś blisko natury. A, no. Ale ja myślę, że to może było tak, że po prostu raz się podjęli takiej budowy i później to już zobaczyli, że to jest chyba naprawdę duży wysiłek. Hardcore. Hardcore. Niesamowite. Przeogromne, ile pracy to kosztowało. To jest... Ile to kosztowało? No, no tego pracy. I wzięliśmy sobie chociaż jedną jakąś pamiątkę z wizyty. Krzyżackie miecze, także na któryś wieczorek zadam wypijemy sobie piwo ciemne z Malworka. W drodze do Grudziądza urządziliśmy sobie samochodowe spa, prawie jak maseczki w płachcie, bo jest tak gorąco, duszno w samochodzie, że jak tak zawiewa fajnie nawiew, to idealnie taka mikromasteczka. Ale sobie wybraliśmy przystanki w trasie na odpoczynek, bo cały czas kierujemy się już w stronę domu dzisiaj. Ale stwierdziliśmy, że no ciekawiej będzie wypić kawę w sercu Grudziądza niż na stacji benzynowej, tak? A oprócz kawy jeszcze piwko zero, bo jest mega, mega gorąco. Tak, na ochłodę musieliśmy się zatrzymać, przewietrzyć. Są tak piękne widoki, a wchodzimy coraz wyżej i widać coraz więcej. Ale kardio. Są pozostałości murów i baszta. I zaczynają się widoczki piękne. O, wow. A, i tamtym mostem jechaliśmy. Wow. To ja już stamtąd podziwiałam. Rafał się skupiał, bo tam dosyć wąsko było. No, ale widoczek. Się... Wow, ślicznie jest. A przyjechaliśmy tutaj głównie dlatego, że mam koleżankę, która kiedyś mieszkała na tamtym osiedlu i po prostu z taką czułością opowiadała o tym mieście, że musieliśmy przyjechać. No. No, tutaj można wyrobić sobie kondycję, ale tak jak schodzimy w dół, to oznacza, że później... Trzeba będzie wejść w górę. Ale to jest ładnie, byśmy mogli spacerować. Mamy już ograniczony dosyć mocno czas. Ale pięknie. Chętnie kiedyś, przepraszam Cię, byśmy na dużej falni. Wow. O, ja Cię. Nie no, szok. Oj, tutaj tarasiki. Pięknie jest, ja Cię. A przydreptaliśmy sobie stamtąd. Tutaj jesteśmy teraz pod takim pięknym pomnikiem. Ale zobaczcie, pasuje tu do okoliczności. Mhm. Właśnie taka romantyczna atmosfera. Piękny widok na wodę. Fajny klimacik. Nie no i ten widok tutaj. Wino, śpiew, po prostu przedmioty i orzeszki. Oj, tam taka para ładna. Karmel. Pięknie. Ładnie tu. No, mega ładnie. Nie wiedziałem, w ogóle nigdy tu nie byłem. No. Pierwszy raz jesteśmy w Grudziądzu i się zachwycamy, naprawdę. Spoko. Super. I są wszędzie te lampki, co nam się tak podobają. Ja lubię nie. Takie kamieniszki, ty lubisz lampki. Każdy coś dla siebie. A tu ale... cała ulica parasoli. A, idziemy. Ale to jak fajnie musi wieczorkiem też się świecić. Ja idziemy ulicą całego. Parasoli? Jacie. Wow, lampki, parasole to już w ogóle za wszystko. Pięknie. Ada z palmą. Odbiła jej palma. To już wiadomo, nie od dzisiaj. Ale od dzisiaj stoi przy palmie. I wkraczamy na rynek Starego Miasta, proszę Państwa. Tłum ludzi, pięknie tu jest, życie. Tętni. Wow. Nawet nie wiedziałem. Głupio, że w sumie nie wiedzieliśmy nic o tym, nie? Ale teraz już wiemy. Także myślę, że polecamy już Grudziądz, ponieważ wygląda to wszystko naprawdę fajnie.
porywamy na spacer. Plan był prawie idealny. Wzięliśmy sobie kawkę do auta i lody chcieliśmy zjeść po drodze, ale jakby brakuje nam trzeciej ręki jednak. Także znaleźliśmy doskonałe miejsce na przystanek koło ryneczku i zaraz śmigamy, jak zjemy lód. Zatrzymaliśmy się w trasie, po drodze musieliśmy sobie śpiewać, słuchać muzyki, chusteczkami się ratować mokrymi, bo jest naprawdę tak duszno, cieplutko. No ale w trasie jest to uciążliwe. Matko, ile mamy much. Już tutaj Rafał przemył szybę przed chwilą. Teraz jeszcze dokupiliśmy płyn do spryskiwaczy na pamiątkę i olej. Drodzy Państwo, jeszcze podjęliśmy decyzję o zmianie kierowcy. Ostatnie pół godzinki w końcu się tutaj wyrwało. Tak, kierowca bombowca teraz na drodze. I będę stać w polu. No właśnie. I teraz śmigamy, proszę Państwa, na imprezę, której motywem przewodnim będzie Psi Patrol i będą to trzecie urodzinki, więc śmigamy, jesteśmy w drodze od razu, prosto z podróży. Nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji, melduję się tak naprawdę w trakcie imprezy, aczkolwiek na chwilę wyskoczyłam i jestem w innym samochodzie i właśnie się stałam kierowcą, Rafał jest drugim kierowcą, no i teraz jeszcze porywam samochodzik i jadę. Dawno nie jeździłam, także się czuję zupełnie inaczej. Tak się przyzwyczaiłam już do naszego, ale bardzo fajnie, że miałam okazję pojeździć. Późnym wieczorem meldujemy się już w domku. Jest herbatka, jest stanowisko do montowania, bo dzisiaj mało pracowaliśmy. Trochę po drodze udało nam się dograć grafik zajęć i jeszcze troszeczkę popracować, no na tyle, na ile trasa pozwalała. Teraz jeszcze trochę montażu. Nie wiem, skąd miałam jeszcze na tyle energii, żeby skończyć montować vloga, ale to źródło właśnie się wyczerpało. Udało mi się skończyć, także renderuję i idę spać. Dziękuję pięknie za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.